stycznia rozpoczęły się znane w Cieszynie rekolekcje z kawą w tle w Kafe Muzeum. Ostatnie spotkanie będzie miało miejsce dzisiaj. Rekolekcje zakończą się mszą świętą w niedzielę w kościele Trójcy Świętej w Cieszynie. To już po raz drugi jestem w Kafe Muzeum na rekolekcjach z kawą w tle, bo byłem w minionym roku z książką o synu marnotrawnym, w tym roku z kolejną książką, jak pan zauważył, Kościół, który wyznaje. Powiem tak, może trochę przewrotnie. Nie lubię rozmawiać o Kościele i nie lubię pisać o Kościele. Wolę pisać i rozmawiać o Panu Bogu, bo wydaje mi się, że Pan Bóg jest ważniejszy od Kościoła. Ale żyjemy w takiej sytuacji, że ten dyskurs o Kościele dzisiaj jest bardzo burzliwy, dynamiczny, obejmujący wiele stron. Dużo się mówi o Kościele, o złu w Kościele, o grzechu w Kościele, o władzy w Kościele, o przemocy w Kościele. I w związku z tym postanowiłem też się z tymi tematami zmierzyć. Oczywiście mierzę się z nimi na swój sposób, to znaczy próbując rozpoznać te problemy, zdiagnozować, ale też próbując dać jakąś perspektywę wyjścia, jakąś dać człowiekowi, mojemu czytelnikowi nadzieję, że ten Kościół z jednej strony owszem jest grzeszny, ale z drugiej strony nie jest to nasz Kościół, tylko jest to Kościół Jezusa Chrystusa. W związku z tym trzeba skupić się na tym, co w Kościele jest dobre i boskie i mam nadzieję, że to nas także wyciągnie z tego, co jest złe. Więc o tym jest ta książka, o różnych przejawach życia w Kościele, krytycznie, ale i z nadzieją. Muszę przyznać, że ta książka najpierw, bulwersuje to jest za duże słowo, ale myślę, że trochę wywraca niektóre utarte schematy. Bo wydaje mi się, że to, co nam najbardziej grozi w ogóle w teologii, w Kościele, to jest trzymanie się schematów dla schematów, formy dla formy, przeszłości dla przeszłości. A ja próbuję pokazać, że w tym Kościele jest wiele rzeczy zmiennych. Że są rzeczy stałe, których nie można zmienić. Są takie, które podlegają zmianom kulturowym i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to dla niektórych jest nowe. Zbyt często patrzymy na Kościół jako pewną instytucję stabilną, stałą i niezmienną. To jest jedna rzecz. Druga, która mnie bardzo cieszy, to jest taka, że dostaję sygnały także od osób stojących poza Kościołem, niewierzących, zdystansowanych, że jest to według nich książka, która nie jest apologią Kościoła, ale jest zaproszeniem do dyskusji o Kościele. W związku z tym wydaje mi się, że to jest to, czego chciałbym, to znaczy rozmowy o Kościele, a nie takiej obrony dla samej obrony, bo my jesteśmy oczywiście bardzo sprytni, jeśli chodzi o obronę Kościoła, ale tutaj trzeba do niektórych rzeczy się przyznać, z innymi podyskutować i mam nadzieję, że ta książka taką rolę spełnia. Nie głosiłem tu nigdy rekolekcji, znam trochę księży z tych rejonów, owszem, byłem na rekolekcjach kapłańskich w Brennej niedaleko, byłem kiedyś na spotkaniu Klubu Tygodnika Powszechnego w Żywcu, ale to było bardzo dawno. To jest dla mnie, człowieka z Zielonej Góry, teren trochę egzotyczny, bo to jest też takie pogranicze Polski, Czech, Śląska, Małopolski. To jest przedziwne miejsce. U nas takich miejsc nie ma. Na Zachodzie mamy jednak takie społeczeństwo bardzo wyrównane, zglajszachtowane, że tak powiem. Mówi się, że ona jest taki tygiel kulturowy, a tutaj te różnice, widać je na każdym kroku, jeszcze różnice też wyznaniowe, etniczne. To jest bardzo ciekawy teren do poznania, ale to mam nadzieję jeszcze przede mną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za ten drugi dzień naszego wspólnego spotkania, Kafe Muzeum. Zapraszam również tutaj na godzinę 19 do Kafe Muzeum. Postaram się też coś powiedzieć, choć teraz to już tak. Ja mam taką refleksję jedną, że jak Państwo naprawdę są tacy głodni tych tematów pedagogicznych, ja szczerze powiedziawszy uciekam od tych tematów. Jak ktoś mówi, powie coś o szkole, bo uczysz szkole, to ja uciekam od tego, ale widzę, że jest wielki głód, ale to niech to będzie coś na przyszłość. Bardzo serdecznie zapraszam w niedzielę na godzinę również 11. do Kościoła Świętej Trójcy na zakończenie naszych rekolekcji. Kazanie wygłosi ksiądz Andrzej. Z jego obecności się tutaj bardzo cieszymy, że jest z nami i że tradycyjnie zakończy te rekolekcje w Kościele. A tutaj Państwa zapraszam. Ksiądz ma książki, można jeszcze porozmawiać, nabyć najnowszą i tą wcześniejszą o synu marnotrawnym. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik.